powietrze. Drodzy Państwo, teraz jest pora na, witam Cię serdecznie, pora na podsumowanie niestety całości, a może na szczęście, bo będzie krócej. Każdy, kto ma pytanie, już tutaj jest pierwsze, ale kochani, będzie kłopot, raz, dwa, dlatego że ja mogę tylko w kolejności, no, żeby się wszyscy pomieścili. Bardzo proszę już nie rozwijać własnych tez, tylko się skupić, albo krótko coś spuentować, albo zapytać. Więc pierwszy oddamy panu mecenasowi, rozumiem, tak? Nie, historykowi. Dobra, no, panu doktorowi. A tu jest drugi, także. Dobrze. Proszę państwa, ja chciałem tak... tak? Okej. Tu dużo było mówione, tu pan profesor, kilka razy powtarzał o kwestiach karania niemieckich zbrodniarzy, w jakiej formie, Norymberga i tak dalej. I stwierdzenie jest, że dlaczego praktycznie nie zostali ukarani. Proszę państwa, w Niemczech jest taka teza, że niemiecki system prawny, że Niemcy nie udało im się skazać zbrodniarzy. Proszę państwa, że nie wyszło im to. Proszę państwa, im wyszło, ich celem było Niemieckiej Republiki Federalnej, była ochrona zbrodniarzy niemieckich. Nie wydać ich. Proszę pana, nie ukarać ich. Proszę państwa, jest Grundgesetz, czyli ustawa zasadnicza, konstytucja, ma dwa paragrafy, które mają na celu ochronę zbrodniarzy niemieckich. Paragraf 16 o zakazie ekstradycji Niemców. Czyli chodzi o to, żeby ich, nie daj Boże, wyekstradować do Polski, czy gdzieś i skazać. Paragraf 102, zniesienie kary śmierci. W 49, proszę państwa, ludzie, którzy wymordowali ich na milionu, nagle opamiętali się, może tak nie mordujemy. Nie, chodziło o nich samych, ponieważ Norymberga były kary śmierci. Niemiecka opinia tak była oburzona tym, że ich się skazuje na śmierć. Kościół katolicki niemiecki, proszę państwa, takie protesty wysyłał i żeby nacisk na aliantów, żeby ich w ogóle nie skazać na śmierć, bo były już wyroki wykonywane, wprowadzono zakaz kary śmierci. I tych zbrodniarzy, dzięki tym dwóch paragrafom zbrodniarzy Niemcy unikli kary śmierci, w ogóle kary, bo nie ekstradowali, do dzisiaj w Niemczech żyją zbrodniarze. Nawet do więzienia nie poszli, tak? A to już jest następny, bo oni tak zrobili system, żeby ich w ogóle nie skazać. A tu już wewnętrznie. A w Niemczech żyją do dzisiaj zbrodniarze niemieccy, którzy mają wyroki zaoczne i są chronieni przez niemieckie prawo do dzisiejszej. Ci, to jest ten system, to jest państwo to postępowało, ta demokracja, która chce pouczać demokracji i państwa prawa. To chciałem powiedzieć. I my musimy to podkreślać, że niemiecka konstytucja ma dwa artykuły, które na celu ochrony zbrodniarzy niemieckich, im to wyszło. Czyli Niemcom wyszło to ochrona. I drugim było nieponiesienie, nie zapłacenia za zniszczenia. Nie to ukrania. Im chyba już nie wyjdzie. Proszę? To już im nie wyjdzie, miejmy bo tego nadzieję. W konstytucji nie mają. Dziękujemy bardzo panu Bogdanowi. To był koreferat. Teraz zapraszamy mecenasa znanego wszystkim, Hamburę. Szanowni państwo, Stefanie, chodź tutaj, a tutaj na tym, żeby cię wszyscy... Nie, tu bliżej mnie, tu, o widzisz, bo tu ci będą wszyscy widzieć, ile jeszcze lepiej słyszeć. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo dobry wykład profesora Jasudowicza, ale pozwolę się z dwoma tezami nie zgodzić. 53 rok, rzeczenie się rzekomych reparacji. PRL, NRD. PRL nie uznawało NRF, jak się wtedy mówiło, Republiki Federalnej Niemiec. Jeżeli ktoś dla mnie nie istnieje, nie mogę się wobec niego rzec reparacji. To on dla mnie nie istnieje, nie ma takiego państwa. Wobec UFO zrzekamy tak się. Jest. A jeżeli to nawet to tylko wobec NRD, tak? I dlatego wszystko inne nam nie jest potrzebne. Niemcy wiedzą, że mają problem, dlatego nie zawarli traktatu pokojowego po 90 roku, tylko 2+4. Bo by był pokojowy, trzeba byłoby uregulować reparacje. To znaczy temat reparacji nadal jest otwarty. Ja jeszcze dotarłem do ciekawego dokumentu niemieckiego, myślę, że opublikuję go w następnych 2-3 miesiącach, który potwierdzi to, że Niemcy, Republika Federalna Niemiec nie dotyczyło, ten wątek 53 roku nie dotyczył Republiki Federalnej Niemiec. To jeszcze potwierdzi. A Niemcy sami wiedzą, że mają problem. Nie ma sukcesji. Sukcesja jest, ale nie w tym. Nie, ale nie ma sukcesji po NRD.
NRD zostało przejęte. Jasne. Oba państwa niemieckie były podówczas podmiotami prawa międzynarodowego. Oba weszły do narodów zjednoczonych. Jeżeli tak stawiamy sprawę, to Polska Ludowa też nie była żadnym państwem, tylko myśmy nieśli niepodległą w sercach naszych. Możemy też tak argumentować, ale jak mówię, tu nam to jak najbardziej odpowiada Republika Federalna Niemiec w tym samym kierunku szła. Jeżeli chodzi o wątek niepodnoszenia roszczeń, tak? Niepodnoszenie roszczeń w ogóle tutaj nam, szanowny panie profesor, niepodnoszenie roszczeń nam nie szkodzi. Mamy Namibię. Proszę? Tak, Holokaust Hererów, tak. Pierwszy taki w zasadzie. To jest 1904 rok i oni teraz chcą reparacji od Niemiec. Tutaj niepodnoszenie, sam pan profesor wspomniał, to się nie przedawnia, związane z ludobójstwem, z zbrodniami przeciwko ludzkości, tak? Klarowna sprawa. W Polsce mamy, już kończę prawie. Nie, dobrze, dobrze. Ale ja chciałem tylko wstrącić, ale dlaczego Hererowie wystąpili? Bo oni teraz zauważyli, że mają dziurę demograficzną, że ich by było 8 razy więcej. Oni byliby już jak Zulusi było. I nagle się ocknęli, że to jest wina Niemców. No i proszę bardzo. W Polsce mamy problem z Polskim Trybunałem Konstytucyjnym. Jak sobie przypominam, 27 października 2017 roku 100 posłów złożyło wniosek do Polskiego Trybunału Konstytucyjnego dotyczący immunitetu jurysdykcyjnego. To jest to, o czym wspominał pan mecenas Obara. Tak. Włosi jako współtowarzysze Niemiec, alianci Niemiec hitlerowskich są o wiele dalej. Oni pozywają państwo niemieckie przed swoimi włoskimi sądami. Pan mecenas tutaj wspominał o braku sądu. Ja myślę, że MTS nam nie jest w ogóle potrzebny, bo Włosi pomimo tego, że przegrali przed Trybunałem w Hadze, rozłożyli Hagę na, położyli Hagę na łopatki poprzez włoski Trybunał Konstytucyjny z 2014 roku. My tylko czekamy na orzeczenie Polskiego Trybunału Konstytucyjnego i mamy nadzieję, że pani prezes Przyłębska już po wyborach, da Bóg, zbierze wszystkich sędziów i wyda odpowiednie orzeczenie. Nie trzeba niczego nowego wymyślać. Wystarczy wzorować się na orzeczeniu włoskiego Trybunału Konstytucyjnego. Tak? Jeszcze mamy następny problem. Rzeź woli, odszkodowania, zadośćuczynienia, raport końcowy zespołu parlamentarnego posła Mularczyka. Pan Józef Menes współpracuje z zespołem, pomaga zespołowi. Mam nadzieję, że po wyborach zobaczymy ten końcowy raport, a nie jak przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w jednym z tygodników już było widać okładki, ale jeszcze nie ma treści. Rozumiem, że teraz się to drukuje. Także da Bóg, że ruszymy z tym tematem. A tu książka pana profesora Musiała, myślę, powinna się znaleźć nie tylko w każdym polskim domu, ale w każdym niemieckim domu, tak? I myślę, że Polska Fundacja Narodowa jest bogata. A jest po niemiecku? Nie jest po niemiecku, bo dał tylko po polsku i słusznie, bo po niemiecku trzeba przygotować. Profesor Musiał potrzebuje wsparcia finansowego i myślę, że Polska Fundacja Narodowa, inne fundacje lub rząd się na to złoży i przygotuje taką samą książkę na rynek niemiecki. I to jak najszybciej, tak? Damy mu z tych reparacji te pieniądze, co? Ale to jeszcze trochę poczekamy. Wcześniej. Na poczet reparacji. Wycofanie kasacji w sprawie pana Tendery. Myślę, że to jest taktyczne zagranie Niemców. Bo gdyby przegrali kasację w Polsce, byłoby im trudniej, bym powiedział, nie wykonywać tego orzeczenia w Niemczech. Ale to za chwilę. Ja wiem, tu możemy się różnić. I tu, panie mecenasie, zgadzam się z panem. Widzę, że już pan nawiązał pierwszy kontakt z bezpośrednimi ofiarami rzezi woli i tak trzeba. Bo teraz możemy zrobić jedno i to bardzo dobrze. Możemy wesprzeć reparacje poprzez pozwy o odszkodowanie i zadośćuczynienie w całej Polsce.
Ja 29 sierpnia złożyłem pozew przeciwko Republice Federalnej Niemiec tutaj w Warszawie w Sądzie Okręgowym na 6 milionów złotych zadośćuczynienia w imieniu pani Barbary Gottje-Wojnarowskiej. Ona jako 3,5-letnia dziewczynka trafiła do Auschwitz ze swoimi rodzicami, prosto z Powstania Warszawskiego, tak? I w prasie trudno było się przebić z tą wiadomością, bo to było krótko przed 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej. A wiadomo, że prezydent Niemiec się szykował, żeby chodzić na boso w butach w Warszawie, tak? Jak ten w Gnieźnie, tak? Tak. Także to są sprawy, jeżeli nie ruszymy tych spraw oddolnie. Jestem tu boso, tak, ale wiesz, Karol, no właśnie te buty mu jakoś przeszkadzały. Także, ale teraz na serio, jeżeli państwo mają swoich pełnomocników, doradców, adwokatów, radców prawnych, nie tylko mecenas Obara, nie tylko ja, w całej Polsce, jeżeli w całej Polsce będziemy wnosić pozwy przeciwko Republice Federalnej Niemiec, to gwarantuję państwu, że rząd niemiecki przyjdzie sam do rządu polskiego i nie tylko i poprosi o to, żeby to jakoś uregulować. Bo jak co 2-3 dni będzie taki pozew składany, a myślę, że po wyborach znowu odzyskamy dostęp do tak zwanych mediów publicznych i innych, jeżeli to będzie nagłaśniane, to Niemcy sami przyjdą. Bo i jeszcze jest jeden wątek. Pani Utracka tutaj wspominała o tych nazwiskach osób zamordowanych, które zginęły. Tutaj z Pawłem Zdunem organizujemy od kilku miesięcy takie apele pod ambasadą niemiecką tu w Warszawie i czytamy nazwiska pomordowanych Polaków. I chciałbym, żebyśmy więcej osób, bym powiedział, żeby więcej osób się to zaangażowało. Teraz już wiemy, gdzie uzyskać następne nazwiska, to jest robota na kilka lat. Jeżeli raz w tygodniu byśmy czytali pod ambasadą niemiecką tutaj na Jazdów 12 te nazwiska, to myślę, że też pomożemy stronie niemieckiej, pomożemy w ten sposób, że zwróci się do Polski, żeby jednak to uregulować. Tak? Jak mówię, raz apele i składanie pozwów, a trzeci raz raport, da Bóg już po wyborach i to konkretny raport. Mamy tu też wyliczone straty profesora Domańskiego. Myślę, że mamy wiele wątków, z których możemy skorzystać, tak? Te 16 bilionów nam się podobało. Tak. I już kończę. Tu wspominano, że Niemcy byli pozywani teraz w aktualnych sprawach, Afganistan i inne, zawsze powoływali się na immunitet. Tak, ale Niemcy, pomimo tego, że się powoływali na immunitet, płacili tym ofiarom. Tak, eksgracja. Tak? I to jest właśnie fenomenalne niemieckie podejście do tematu. Nie przyznają się, a płacą. Dajmy im tę szansę. Dziękuję. Aż strach zapytać, co będzie, jak nie przyznają się i nie zapłacą. Panie mecenasie, tak, to jest taki typowy prawniczy spór, nie będziemy kontynuować. Natomiast czy ktoś powiem jeszcze? Tak, pan mecenas optymistą, ale ja po analizie treści pozwu złożonego przez 100 pozwów, po analizie opinii ministra Ziobro, nie jestem takim optymistą, po prostu, ale to już taki nasz prawniczy, ponieważ my kwestionujemy nie prawo nasze, tylko zwyczaj, rozumiem, jako zwyczaj prawa międzynarodowego, ale to już i w związku z tym, nawet gdy zapadnie takie orzeczenie, nawet gdy zapadnie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, Sąd Najwyższy nie będzie tym związany. W związku z tym będziemy mieli polskim Sądem Najwyższym taki sam problem jak
jak mieliśmy. Oczywiście będą tu jakieś sprawy decydowały czasem psychologiczne. Natomiast to jedno, czyli nie rozwiążę. Ja też byłem do niedawna nadzieją, jak żeśmy te kilka tygodni pracowali, już straciłem ten optymizm, który mnie to orzeczenie mówiło. Drugie, ma pan rację, mają we Włoszech za sobą nie tylko Sąd Najwyższy, ale i Trybunał Konstytucyjny, który nagle mówi, że MTS go nie wiąże. Mało tego, rok temu mieliśmy orzeczenie Sądu Najwyższego, który powiedział, egzekucja, którą robi Distomo grecki poprzez zajęcie pałacyku, mówił, jest egzekucją skuteczną, chociaż mówią, czyli nie ma immunitetu egzekucyjnego, Distomo Grecy zajmując, ale zdejmijcie to z hipoteki tego pałacyku, bo to jest dobro kulturalne, a ono jak ta podobnie jak dyplomatyczne może być zajęte. I szukajcie innego mienia. I to jest ten wzór włoski. Natomiast my mamy przed sobą Sąd Najwyższy. I w związku z tym dużo zależy. My mamy tutaj w Warszawie Niemiecki Instytut Historyczny. Tam jest, właścicielem jest niemiecki Skarb Państwa. Wartość między 15 a 20 milionów, jak mi mówią fachowcy. Także na pierwsze pozwy mamy się z czego zaspokajać. 15 do 20 milionów złotych, także można się zaspokoić. Pierwsze roszczenie, jak już to ruszy, jak mówię, Niemcy sami w pewnym momencie przyjdą. A tutaj nie zgadzam się z szanownym kolegą mecenasem, a to tylko dlatego, że już mamy inne izby w Sądzie Najwyższym, tak? Profesora Arycińskiego nie ma, który w komentarzu pisał co innego, a orzekał co innego, tak? Musiał zjeść w cudzysłowie swój język. Także i dlatego składajmy pozwy, idźmy tą drogą. A dlaczego powiem, żeby składać pozwy? Bo kilka miesięcy temu, nie moment, w 2018 roku polski ustawodawca w tych sprawach związanych z ludobójstwem i zbrodniami przeciwko ludzkości zwolnił te osoby, które będą składały pozwy, zwolnił z opłat sądowych. Tak jak państwo składają taki pozew, to jest bez opłaty sądowej, to jest za darmo. Tylko koszty mecenasa trzeba uwzględnić. Pro bono mecenas mówi? Tak. I dlatego możemy składać te pozwy de facto w całej Polsce za darmo. Czasami sądy mówią, że koszty tłumaczenia, ale wtedy powołuje się na polską konstytucję i już kończę. Powołuje się wtedy na polską konstytucję, to teraz działa przed polskimi sądami i też zwalniają. Dziękuję. Kochani, konstytucja działa. No. Moment. Ja chciałam jeszcze powiedzieć, bo ja mieszkam 35 lat w Nowym Jorku i my mamy wielki problem z kwestią obozów koncentracyjnych, które nie nazywają się koncentracyjne, tylko nazywają się faszystowskie i tak dalej. Ja wiem, my mamy olbrzymi problem z tym. I że my przegraliśmy walkę etyczną, moralną, bo w zasadzie obozy koncentracyjne, bo ich chyba 1700 nie zostały, że tak powiem, w ogóle osądzone, jakieś osoby. I w tej kwestii tu pan profesor Musiał, proszę, ja już będę krótko, pan profesor Musiał podjął ten temat dzieci właśnie i pani doktor Kurek też mówiła o porodzie dzieci, że było systematyczne mordowanie dzieci, małych dzieci. Nawet był obóz przecież dzieci polskich w Łodzi, prawda? Że ta kwestia, że to powinna być międzynarodowa kooperacja wszystkich państw, bo przecież obozy koncentracyjne były w Norwegii, w Chinach, niemieckie, na całym świecie, żeby wygrać tą wielką kwestię moralną, bo my naprawdę na tym, no my mamy wielki problem, jeśli chodzi, że Polska poniosła wielkie straty przez ilość tych różnego rodzaju obozów stworzonych na ziemiach polskich, ale my tego sami nie wygramy, tylko musi być międzynarodowa kooperacja. I tutaj sprawa dzieci, czy nawet mordowanie dzieci w Oświęcimiu zaraz po urodzeniu, że tam z 3000 nowo urodzonych było 60 tylko przetrwało, bo to są wszystko, że to wszystko powinno być jakoś poruszone i powinien być proces po prostu, że Niemcy powinny być potępione za stworzenie tak wielkiej ilości obozów koncentracyjnych na całym świecie. No, bez przesady w Ameryce od Niemcy nie zakładali obozów, ale... Niemcy? Nie, dobra. No, okej. Okay. Tak króciutko. A tu jeszcze jedna pani chciała. Kiedy rząd Bieruta ogłaszał, że zrzekamy się odszkodowania od NRD,
Ja miałem 16 lat i ja to dokładnie pamiętam. Speaker pierwszego programu Polskiego Radia udławił powiedział, się. Że darujemy NRD, bo to było w dniu wyborów w NRD. I to była dla nich kiełbasa wyborcza. Mocno nieświeża. No, proszę teraz panią dalej. Jestem z rodziny żołnierzy Powstania Warszawskiego. Chciałam podziękować tym osobom, które przysłały mi informacje o tej konferencji. Staramy się upamiętniać właśnie te wszystkie zbrodnie niemieckie w Warszawie. I sprawa jest taka. Cieszę się, że rzeź woli ujrzała światło dzienne. Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję, ale jest jeszcze sprawa jedna bardzo ważna. Zagłada Śródmieścia nie została zbadana zupełnie i w tej chwili czeka na zajęcie się tą sprawą. W pierwszych dniach sierpnia była, to był 6-5 sierpnia, tarcza tutaj, prawda, żywa tarcza, zlikwidowane zostało Śródmieście, pogotowie harcerek, moi świadkami są moi bliscy, moja ciotka w pogotowie harcerek, harcmistrz Korab-Kowalska Aniela. Także zagłada Śródmieścia czeka na zbadanie i właśnie liczę bardzo, że ten wspaniały zespół, który tutaj pracuje, jeszcze podejmie tą sprawę. Chciałam jeszcze to powiedzieć. Przebija drogę. Że proboszcz parafii Najświętszego Zbawiciela, ksiądz prałat Tadeusz Sowa starał się, podjął te sprawy właśnie zagłady Śródmieścia, ale niestety zlekceważono to zupełnie. Ja również starałam się o upamiętnienie, ale to obiecano mi tablicę, ale potem właściwie ministerstwo zostało zlikwidowane. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Sprawa no jakby w tej chwili czeka na podjęcie. Także rzeź Śródmieścia, rzeź Powiśla, rzeź Starówki i właściwie też sprawa obozu w Warszawie koncentracyjnego, która właściwie też jest jakby w zupełnym zapomnieniu. Także dziękuję, ale jeszcze jedno, chcę to co powiedzieć, że jest brak woli politycznej, jeśli chodzi o nasze władze. Zwracaliśmy, podejmowaliśmy sprawę ludobójstwa na Polakach, 4 ludobójstw, były pisma do wszystkich czynników najwyższych. Instytut Pamięci powiedział, że to już jest ta ustawa, idzie w tym kierunku, ta znana ustawa, prawda, którą wszyscy znamy. Minister, kancelaria premiera źle dziękuje mi za moją wrażliwość. Tak inne instytucje w ogóle nie podjęły tej sprawy. Także bardzo dziękuję i tak jak mówię, liczymy, że może po wyborach coś się zmieni. Przepraszam, czy za długo mówiłam? Nie. Chyba no, nie. Ja tylko dodam odpowiedź pani, tak? Bo tak jakby padło trochę w przestrzeń, że IPN ma prawo działać od 1 września 1939, jakby się wtedy, że tak powiem, zaczęły. Tymczasem już wiemy, że akcja antypolska w Rosji zaczęła się 20 sierpnia 1937 roku. To nie, według nowelizacji ustawy od 1917 roku działa. No to dziękuję, to chwała Bogu. Widzi pani, nawet tutaj postęp jest. Proszę dalej. Dobry wieczór państwu, nazywam się Tomasz Gajewski, jestem z Koła, ale dokładnie z miasta Koła, czyli z miasta Wielkopolsce, tak 180 km od Warszawy. Tutaj była przywołana taka informacja o tym, że jak powstanie warszawskie trwało, Niemcy nie mogli sobie do końca rady dać, przynajmniej na początku ściągali oddziały z zewnątrz, spoza Warszawy, także z kraju Warty, czyli także z terenu, z którego ja pochodzę. Koło także, nad Wartą. Koło, tak, koło nad Wartą. I dokładnie jeszcze powiem państwu, bo to jest mało znany aspekt, ale to się może w dyskusjach na przykład z Żydami też przyda. 10 kilometrów od Koła funkcjonował obóz śmierci, który chyba było ze 3 w takim statusie stricte śmierci. Czyli praktycznie tam, nie wiem, do 2 tygodni, no krótko ludzie przeżywali, tylko ci, co zbierali rzeczy, złoto, repasacje rzeczy, butów i tak dalej. I 10 kilometrów od Koła był obóz Kumhof nad Nerem, czyli Chełmno nad Nerem, gdzie według różnych danych no, od minimum 150 do 360, chociaż ta druga cyfra jest jako liczba jako mniej podawana, jako obiektywna, zamordowano Żydów, także cyganów, żołnierzy radzieckich, jeńców, także 52 dzieci z Lidic po pacyfikacji, no i oczywiście Polaków, tak? Tylko no, głównie to byli dyskryminowani Żydzi z terenu kraju Warty, czyli Wartegau i getta łódzkiego.
I teraz taka informacja, która mnie poruszyła, że przez okres Powstania Warszawskiego zostało delegowanych co najmniej, to jest do sprawdzenia, tak 150 do 250, tak z pamięci mówię, policjantów, czyli strażników, którzy tam pilnowali. I przez ten czas eksterminacja w tym obozie istotnie została zmniejszona. Praktycznie, no tak minimalnie była robiona, bo tam na początku gazowano w samochodach, później spalano i tak dalej. Były dwa małe krematoria. Także Powstanie Warszawskie przyczyniło się do tego, że mniej Żydów zginęło w obozie nad Chełmnem i pewnie z innych terenów, gdzie ci policjanci, żołnierze czy ktoś inny byli ściągani, też spowodowało, że mniej osób w ogóle zginęło. A w tym wypadku ja informuję tutaj, że głównie byli zabijani Żydzi i to spowodowało, że przez krew Powstania Warszawskiego oszczędzono krew osobom. Przynajmniej tam, tak. To za Radogosz to mają do nas pretensje. Kochani, musimy kończyć już, dlatego że jeszcze dwie rzeczy.